Cześć! Cześć i czołem! Witajcie, moi drodzy i kochani, najulubieńsi i najwytrwalsi w kolejnym odcinku z serii poświęconej Julianowi Tuwimowi. Tym razem będzie to odcinek numer 7 i nawet chyba nie jesteśmy w połowie. No niestety, tak to wygląda, że wydaje mi się, że tyle aspektów jego życia jest ważnych i nie do pominięcia, że nie mogę sobie pozwolić na takie lawiranstwo i taką półgwizdkowość w działaniu. Wybaczcie mi, możecie przewijać, ale no tak to już będzie. Obiecałam, że ten odcinek będzie poświęcony trochę kwestii żydowskiej, bo w zeszłym odcinku zapoczątkowałam ten temat, który przebędzie się już do końca życia w losie Tuwima przewijał i tylko potęgował jego poczucie wyobcowania, takiego osaczenia wręcz, samotności, opresyjności środowiska. Zaczęło się właśnie od ataków takich w ogóle nieuzasadnionych, nie bezprecedensowych ataków prasy endeckiej. Tutaj przodowało 3 dziennikarzy. Pan Gałuszka, pan Pieńkowski, pan Nowaczyński, czyli późniejsi ulubieńcy Tuwima, którym ciężkie działa wytaczał w postaci swoich ripost na najwyższym poziomie. I to było też takie znamienne, że Tuwimowi wypominano brak polskości, jego żydowskość z pewnej zazdrości, niewątpliwie, bo artystycznie ciężko było mu coś zarzucić. I jako polski Żyd operował język polszczyzną na najwyższym poziomie. Właściwie on ten poziom ciągle podnosił i w tej konkurencji był samotny, bo nikt z nim nie mógł się równać, ani nawet próbować konkurować. Także z jednej strony był wychwalany pod niebiosa, zdobywał uznanie, nagrody, laury i pieniądze. Mówiono o nim per książę, księciu, jako ten obyczaj zwracania się do niego per właśnie książek poetów wprowadził jego uczeń, właściwie młodszy o kilkanaście lat poeta i satyryk Jerzy Paczkowski, i drwił z tego Gombrowicz, ale Gombrowicz miał problem z Tuwimem. On pisał tak złośliwie, przeczytam wam: widać wyraźnie, że poeta od wczesnej młodości wyspecjalizował się w odgrywaniu roli poety. A więc szlachetny, czujny, natężony, magiczny, orli, gorący, ludzki, szczery, prosty. I że nieustannie odstawiał poetę od wczesnego ranka do późnej nocy. No i po co ta złośliwość, Witoldzie? Naprawdę takie to potrzebne? Można po prostu powiedzieć: księciu. No i jak Tuwim czuł się z tą sytuacją? Warto zauważyć, że sam dolewał oliwy do ognia. Dolewał w ten sposób, że właśnie w 1921 roku wydał wiersz Giełdziarze, który w dosyć bezprecedensowy sposób drwił z Żydów. Wybiegają obłędnie i w popłochu pędzą. W nerwowych mózgach skaczą kursa, akcje, czeki. Mówią do siebie, liczą, biegną, byle dalej, prędzej, zapinając po drodze pękate sweteki. Gudłaje w drogich futrach, w jedwabnej bieliźnie. Wystronione szajgece w eleganckich butach. Chamy, bydło spasione na własnej ojczyźnie, którą codziennie w obcych kupczycie walutach. Hausa, łotry, na giełdę, kwadransik, szermierki, wrzeszczcie, to cały trud wasz, tak hojnie płacony. Nurze, z rączki do rączki przerzucać papierki i leciutko zgarniać krocie i miliony. Tutaj nie ma gadania. Tutaj pięści trzeba. Wyłapać ten sztab czarny łajdaków gromadę, za mordę, do więzienia, na suchych kęs chleba. Bo do dziś po cukierniach żłopią czekoladę. A potem dać im pracę.
Niechaj robią drzewo. Niechaj robią drzewo. Niech z dworca noszą kufry cięższe od kamieni. Niech sprzedają gazety w mróz i pod ulewą. Lub trochę przy warsztacie postoją zgarbieni. I w sumie wiersz niekoniecznie zaadresowany do Żydów, ale oto słowo konkretnie jedno. Gudłaje. Żydzi tacy głównie nacjonalistyczni obrazili się i to niemało. Uznali go za zdrajcę, który sprzedał się po prostu. Sprzedał swoją tożsamość, wyrzeka się swojego pochodzenia. Dla Żydów po prostu był zdrajcą w tym momencie. Oczywiście nie dla wszystkich. I taka żydowska nacjonalistyczna praca również równo go, po nim mówiąc kolokwialnie, jeździła. Później nie było lepiej, bo kpił też z bankierów. Już później, w 1924 roku, napisał taki wiersz Bank. Jak czarne włochate kulki, po banku toczą się srulki. Skaczą, skaczą nad biurkiem, targuje się srulek ze srulkiem. Srulek srulkowi uległ i biegnie do kasy srulek. Liczy drżącymi palcami i zmyka przed srulkami. Tuwim oczywiście bronił się w ten sposób, że on wyśmiewa, punktuje niekoniecznie określoną narodowość, ale grupę społeczną, znaczy, a mówiąc wężej, pewną kategorię ludzi o określonych poglądach i jeszcze gorszych działaniach. Natomiast mleko się rozlało, słowo się rzekło. Niektórzy potraktowali to bardzo dosłownie, że jest to ewidentny atak na Żydów. I tu nagle stał się takim wyklętym, chciałam powiedzieć żołnierzem, ale no, czuł dzieckiem wyklętym, taką sierotą, bezpaństwowcem. Oczywiście byli tacy w Polsce, którzy go cenili, taka była większość. Byli także tacy wśród Żydów, którzy go byli dumni z jego pochodzenia, ale była część ludzi, która nie dawała mu spać po nocach, a bardziej nie dawała spać jego matce, która przeżywała to wszystko bardzo mocno i to też nie pozwalało jej się cieszyć z sukcesów syna, bo ona ciągle była skupiona na tej stronie negatywnej, na tym krytykanstwie, na tej niesłusznej opresji. Tuwim pisał i te jego emocje, które stoją za tymi wierszami, to są wszystko wiersze pisane na początku lat 20. Widzą, jak mimo pozornego dystansu, jak bardzo ta sprawa go głęboko ubodła i go męczyła. Po co się ciskasz, mój wuerze? Po co wymyślasz mi od Żydka? Żydem aż śmierdzi w twym kurierze. Żonawać panna też semitka. Karmiona z żydowskiego dytka. I tutaj wiersz polega na tym, że tutaj przedstawia cały rodowód tego wuera i kończy wiersz takim stwierdzeniem. Ta Rozja właśnie miała stryja, co zwał się Szmycha Isaac Szyja, którego babka, Fajga, Mina, potrzebowała mieć kuzyna. Ten kuzyn Nuta z żoną Hawą miał sklep z śledziami pod Warszawą. A Fischer, brat owego Nuty, tu Wimą w Łodzi czyścił buty. I co ciekawe, tu bym potrafił przy tym zachować ten rodzaj takiej pewności siebie, przekonania o swojej wyższości i dał temu też upust, to też ciekawe, w wierszu Łódź, gdzie mówił o swojej przyszłości w ten sposób. Gdy kiedyś czołem dosięgnę gwiazd i przyjdzie chwały mej era, gdy będzie o mnie kilkaset miast przeczać się, jak o Homera, gdy w Polsce będzie pomników mych więcej niż grzybów po deszczu i w każdym mieście zacznie się krzyk: ja ciebie wydałem, wieszczu. Niech potomni przestaną snuć domysły w sprawie Tuwima, bo sam oświadczam, mój gród to Łódź, to moja kolebka, rodzima.
Właśnie, Tuwim nie wypierał się nigdy swojego pochodzenia, ale mocno tę sprawę żydowską przeżywał. I jeden z nielicznych wywiadów, których Tuwim udzielił w tamtych czasach, to wywiad z 1924 roku, który ukazał się w naszym przeglądzie. I tam wprost został zapytany, jak się z tym wszystkim czuje. I powiedział tak. Jako ilustrację tego chaosu, który się we mnie i dookoła mnie wytworzył, przytoczę następujący przykład. Żydzi mnie uważają za asymilatora. Jest to określenie błędne. Żyd asymilator w moim rozumieniu jest zasadniczo obojętny wobec zagadnień narodowościowych i rasowych. Ja natomiast jestem Żydem spolszczonym, owym Żydem Polakiem. I nic mnie to nie obchodzi, co jedna, co druga strona o tym powie. Wychowany w kulturze polskiej odruchowo, kierując się jedynie serdecznym popędem, powiedziałbym podświadomie, przywiązałem się z całej duszy do polskości. Jestem poetą, a jak wiadomo, w poezji nie ma miejsca na chłodne, praktyczne rozumowania. Językiem, który najściślej i zarazem najsubtelniej wyraża to, co czuję, jest język polski. Ten oto motyw tłumaczy moje tendencje asymilatorskie. Dla antysemitów jestem Żydem, a moja poezja jest żydowska. Dla Żydów nacjonalistów jestem renegatem, zdrajcą. Trudno. Z ludźmi, dla których pochodzenie żydowskie jest równoznaczne z bezapelacyjnym wyrokiem śmierci, jest jedynym miernikiem charakteru i wartości etycznej człowieka, dyskutować nie można. Tak samo ze strony przeciwnej, dla której spolszczenie jest zdradą. Nie trzeba zapominać, że antysemityzm najwyższej swej akulturalnej, wprost patologicznej postaci zatruł całe prawie społeczeństwo polskie. Dlatego też uważając asymilację Żydów za jedyne możliwe rozwiązanie kwestii żydowskiej, jednak w nią nie wierzę. Uważam Żydów za naród o wybitnie zarysowanej fizjonomii psychicznej, kulturalnej, a jednak wobec niechęci, która cechuje stosunek Polaków do Żydów, uważam demonstracyjne podkreślanie ze strony Żydów swojej odrębności za nieprowadzące do celu i zaogniające stosunki. Nie mam prawa z tego tytułu czynić Żydom jakichkolwiek zarzutów. Stwierdzam jedynie, że jest źle. Dla mnie problemat żydowski jest tragedią, w której jednym z bezimiennych aktorów jestem ja sam. Jaki będzie finał tej tragedii, kiedy on nastąpi, nie mogę na razie przewidzieć. Oto wszystko, co mam do powiedzenia. Zobaczcie, jak tragicznie przewidział, co będzie się działo, do czego doprowadzi antysemityzm właściwie na całym świecie. No dobrze, teraz wartałoby powiedzieć, jak to się działo na jego podwórku poetyckim. Jak żydowskość Tuwima i jego kolegów była odbierana wśród skamandrytów. Można by powiedzieć, jaki to miało w ogóle mieć związek. Przecież przez swoich przyjaciół i znajomych był akceptowany takim, jakim jest. No, okazuje się, że nie do końca. I światło, nowe światło rzuca nam na to pan Piotr Matywiecki w swoim dziele Twarz Tuwima, w którym ujawnia fragmenty dziennika pani Anny Iwaszkiewicz, czyli żony Jarosława Iwaszkiewicza, w której ona wprost mówi, wyraża swój jakkolwiek ukrywany wcześniej stosunek, albo przed samym Tuwimem, stosunek do jego pochodzenia. Po pierwsze pisała, że Tuwim to prosta dusza, biedny, strachliwy Żydek, na którego nie wiedzieć jak spadł ten boski dar wielkiego talentu i tym darem powinien jedynie cieszyć się i w nim życie zamknąć. Co mu do głowy przyszło politykować? Kto bierze na serio politykę Tuwima? To akurat było po wydaniu wiersza i cała ta w atmosferze tej całej awantury politycznej po wydaniu wiersza Do prostego człowieka w 1929 roku. O tym jeszcze będziemy mówić, kiedy przyjdzie czas. Tutaj chciałam tylko naznaczyć stosunek pani Iwaszkiewicz do niego i mamy też świadectwo w dalszych jej wspomnieniach, kiedy pisze na przykład w notatce z 1923 roku. Byli u nas Chorzycowie i Staś B., czyli Baliński. Siedzieli cały wieczór do 12 i była wyjątkowo miła atmosfera, która, mówiliśmy dużo o tym, jest jednak tylko wtedy, kiedy są sami Arejczycy. To dziwne, jak umysłowość żydowska, nawet najbardziej interesująca, ma zawsze sobie coś,
ma zawsze w sobie coś, co trąci dziennikarstwem. Przykre to. Zwłaszcza, że prawdopodobnie Tuwim nie miał tego świadomości żadnej, jak odbierali go jego przyjaciele. Po jego stronie stawała między innymi Irena Krzewicka, która pisała: nie mieściło się w opinii endeckiej, a była ona niestety przeważająca, że tak wspaniale po polsku, tak bogato może pisać Żyd. Do opinii nie dotarło, że misterny Leśmian też był Żydem. Tuwim był jednak nazbyt widoczny, nazbyt wspaniały, nazbyt zwracający na siebie uwagę i nazbyt nowatorski, aby nie obudzić fali żydożerczej nienawiści jednych, a zachwytów znacznie mniej licznych z drugiej strony. Były to czasy, kiedy panowało komiczne przekonanie, że Żyd nie może być twórczy, bo mu na to nie pozwala jego rodzaj inteligencji. I nawet Jarosław Iwaszkiewicz pisał do żony taki pasus: przegrywam sobie teraz ciągle symfonię Haydna i nabieram podejrzeń, że Haydn mógł być Żydem. Ma w sobie jakąś żydowską powierzchowność i krótkooddechowość. Coś bezpłodnego czai się w tym ogromnym wysiłku twórczym. No właśnie, powierzchowność i bezpłodność, czyli cechy Żyda. Bardzo to niesprawiedliwe i krzywdzące, przyznajcie sobie. Dobrze, może tyle o żydowskości, bo to temat jeszcze nie wyczerpany, do niego będziemy wracać. Teraz może sprowadźmy tę naszą rozprawę na bardziej sympatyczne, optymistyczne tory. Wróćmy do czasów, w których jesteśmy. Właściwie cały czas się wszystkich obracamy, lata 20, początek lat 20. Co tam się jeszcze działo? Zaczęłam o tych szopkach mówić. Picadora w poprzednim odcinku, że jedna szopka została zrealizowana w formie przedstawienia w Belwederze. I wokół tego ta twórczość się ich skupiała. Właśnie mieli te w Towarzystwie Klinicznym w ramach Skamandra różne wieczory poezji poświęconej poetom rosyjskim. Tuwim miał swój taki własny, indywidualny wieczór, gdzie chyba Jaracz, Stefan Jaracz, bo to zazwyczaj on, i pani Strońska albo pani Solska Irena, chyba Irena Solska, zaraz sprawdzę, pani Starska. Pan Stefan Jaracz i pani Starska recytowali jego wiersze. I Jaracz był oczywiście wielbicielem Tuwima z wzajemnością. To on zapoznał pana Jerzego Zarubę, czyli świetnego artystę rysownika z twórczością Tuwima, bo gdy on po wojennej tułaczce przybywa do Warszawy, spotyka przypadkowo na dworcu podpitych już Jaracza i spółkę, i Jaracz zaczyna mu recytować poezję Tuwima. I on go z nią zapoznaje. Później jeszcze mieli okazję przy wielu projektach się spotkać. Zaruba jest autorem licznych grafik tuwimowych, które Wam pokażę może teraz parę. On też właśnie tworzył kukiełki do szopki, ale też razem współpracowali w takim wtedy znanym miesięczniku Pani, który był poczytnym pismem dla kobiet o bardzo dużym budżecie, bo było do niego zaangażowanych wielu twórców wtedy tak na tak zwanym topie, ale w związku z tym zupełnie niedochodowym krążyły takie anegdoty, że twórca, redaktor Pani był ciągle zadłużony. Wynikało to z tego, że po prostu ta działalność nie przynosiła zysków, ale niewątpliwie prestiż. I właśnie o tym pisał pan Jerzy Zaruba, bo redakcja mieściła się w Małej Ziemiańskiej. I tam Gustaw Zmigrydera, redaktor naczelny, przyjmował kolejne teksty, zacierając ręki, wypłacając zaliczki, no i przepijając resztę. Co na czysto zarobię, co na czystej zarobię, to na czysto tracę, majtki daję na kredyt, sam gotówką płacę, a co z majtek wyjmuję, to w panią pakuję. To są dowcipne słowa ze szopki Skamandra na temat pana Zmigrydera. A dla poczytnej pani pisywali Leśmian, Tuwim, Słonimski, Lechoń, Żeromski, Staw, Boj, Kornel Makuszyński i inni. I jak już jesteśmy w takim tonie bardziej
szyderczo-satyrycznym, to wróćmy do tych tematyki milszej. Jeszcze w 1920 roku, w którym oprócz tego, że działo się mnóstwo rzeczy, o których już powiedziałam, to też ukazał się pierwszy prima aprilisowy numer Kuriera Polskiego, który został stworzony przez nasz wielki trójce, nasz triumvirat Słonimski, Lechoń, Tuwim. I była to właśnie taka satyryczna edycja numeru, utrzymana w takim absurdalnym, purnonsensowym stylu. I była to prawdziwa emanacja tego, jak rozmawiali ze sobą Tuwim ze Słonimskim przez te lata, przez całe lata. Sami się tym chwalili, że dzwonią do siebie codziennie i rozpoczynają rozmowy od jakichś opowieści o absurdalnych treściach, tylko dla nich rozumiałych. Podobno sami z siebie rozśmieszali do bólu brzucha, do bólu szczęki i potem postanowili się podzielić z tym światem. Najpierw zaczęło się od tych prymalsprilisowych wydań Kuriera. Było ich 5 pod rząd co roku. Wydali też tak zwany kalendarzyk rolniczy Pracowita Pszczółka i jeszcze kilka innych projektów, które później złożyły się na powojenne wydanie takie książkowe w oparach absurdu. I jest tam piękna przedmowa napisana przez Tuwima. Nawiązuje do dziecięcej fantazji i wyobraźni. Przeczytam Wam ją, bo jest rewelacyjna. I przeczytam Wam parę ustępów właśnie tych satyrycznych, nonsensowych, bo są też genialne, przegenialne. Posłuchajcie. Przedmowa Tuwima. I przedmowa Tuwima dotyczy dzieci. I to mamy, tak pięknie nam się składa w taką klamrę opowieściową. Bo Tuwim przecież jest twórcą poezji dla dzieci. Obok Brzechwy, Wandy Chotomskiej czy jeszcze Marii Konopnickiej, stawiany za klasyka, jest w kanonie tej najpiękniejszej poezji dziecięcej, chyba wybija się na prowadzenie razem z Brzechwą, na najbardziej rozpoznawalne wiersze, najchętniej czytane, wciąż świetnie sprzedawane. I wszyscy myślą, wszyscy, którzy coś ten temat liznęli, że u Tuwima poezja dziecięca rozpoczyna się w roku, w połowie lat 30. pierwszym opublikowanym wierszem. To też była wielki skandal może wręcz, może nie skandal, ale wielkie zdziwienie, niespodzianka, kiedy na pierwszej stronie tygodnika Wiadomości Literackich, czyli pisma założonego przez grupę Skamandra w 1924 roku, które szybko wybiło się na prowadzenie takich najpoczytniejszych i stało się później najważniejszym pismem literackim w Warszawie i w Polsce. Na pierwszej stronie pojawia się dział Poezja dziecięca i tam Tuwim publikuje swój pierwszy wiersz. O dziwo, nie była to lokomotywa. To były warzywa i ta sekcja dział poświęcony poezji dziecięcej, czyniąc ich równoprawnym odbiorcą poezji, było rzeczą na ty, taką bezprecedensową na skalę, wręcz światową, dotychczas niespotykaną. Wiele krajów podobno do dziś zazdrości nam tego, że mamy tak genialnie rozwiniętą poezję dziecięcą, że polskie dzieci mogą się uczyć języka polskiego, polszczyzny z tych pięknych czytanek. I tak o tym powiedziałam, bo... zaczęłam i nie skończyłam tematu. Pierwszy wiersz Tuwima dla dzieci ukazał się w 1920 roku, czyli w czasach, których teraz omawiamy w tym odcinku, i był to wiersz Mowa ptaków. Taka zapowiedź późniejszych Koptasiego radia. Przeczytam Wam fragment. Piękny wiersz. Czasopiśmie W Słońcu. Kto z Was mowę ptaków zna? Nikt? I tylko jeden ja. Chrzęst i szelest, szepty cisz, w szmerach trzciny cichoż śnisz, ćwir, 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 tiu, fit. A to znaczy zaraz świt, zaraz drgną różowe zorze. Bo i cóż to znaczyć może?
cóż, cóż, jak nie świt wiosennych zórz. Ćwir, ćwir, ćwir i tiuwit, cyt. Jeszcze nic? A może już? Mokre listki polnych róż, blade krople chłodnych roz. Wiew, westchnienie, jakiś głos. Tiu, 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 fit. Tak, 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 lecz cicho, cyt. A to znaczy? Cóż, czy wiesz? Wiem. Nie powiem. Ja wiem też. Tak, to to. Któż wytłumaczy, że to coś innego znaczy? Cóż, cóż, czy to już? Kuku, tiu, świr i fit, cyt. A może to już świt? I tak dalej, i tak dalej. No, jak ładnie powiedziała pani Katarzyna Kuczyńska-Kosany, to już jest tak, tym wierszem anonsuje Ptasie Radio Tuwim. I on tutaj odwraca się od takiego znanego dotychczas w nauce edukacji dziecięcej, właśnie tego dydaktyzmu i radykalizmu, ku zabawie, uczeniu i rozwojowi przez zabawę. Dlaczego ta zabawa jest tak ważna według Tuwima? To właśnie w tym wstępie do oparów absurdu, w oparach absurdu będzie o tym mowa. Tuwim kochał dzieci. Sam był dzieckiem i miał w sobie dziecięcą ciekawość świata, dziecięcą radość życia. I o tym wielu jego znajomych mówiło. Pewnie będę mogła Wam mnóstwo takich przykładów dać, jak bardzo w takiej swojej naiwności patrzył na świat, jak często tym światem po dziecięcemu się zachwycał i lubił różne bzdury robić, bzdurzyć, jak to mówił. Sam nie miał dzieci. Co ciekawe, i teraz o tym mówię, bo teraz właśnie ma miejsce wydarzenie, to był rok 1921, który przesądził o tym, że tych dzieci on mieć nie będzie razem ze Stefanią. Opowiada o tym jego ciotka Ewa Drozdowska. Spędzali w 1921 roku razem lato w Sopocie. I z tego pobytu przywołuje dwa wydarzenia, takie anegdoty. Jedna to taka, że Tuwim bardzo kochał jej dzieci, córkę Hanusię i syna Józka. Haneczce za dedykował wiersz, Józkowi na 17 urodziny dał potężną sumkę do wydania z takim zachętą do korzystania z życia. Na te czasy to były spore pieniądze. I kiedy byli na tej plaży, poprosił ciotkę, żeby pożyczyła mu swoją córkę na parę dni, że on ze Stefanią będą się nią zajmować. I ona odrzekła, a dlaczego sami nie macie swoich dzieci? Możecie mieć, przecież jesteście młodzi, zdrowi. On odpowiedział dosyć krótko, zakończąc temat już na wieki, że Babicka była sąsiadka Tuwimów jeszcze jak mieszkali na ulicy Andrzeja. Zmarła w połogu, więc Stefa nie będzie rodzić. I jak to potem podsumowała Ewa, z miłości i troski o żonę nigdy nie zdecydowali się na potomstwo. To taka historia, a druga anegdota z tego czasu wiąże się też z Ireną, bo Irena w tym czasie, w 1921 roku, zaręczyła się ze swoim przyszłym mężem Stefanem Napierskim, który też był poetą, filozofem i przyjacielem, znajomym towarzystwa z ziemiańskiej, z Kamendrytów. I podobno, jak Tuwim dowiedział się o tych zaręczynach, to zaczął biegać tak w takiej radości. A pani Ewa się pyta, dlaczego tak, gdzie on tak pędzi? On mówi, że idę szukać kolejnych kłopotów dla mamusi, bo Irka się zaręczyła, to znaczy, że już odeszło jej jedno matce, jedno zmartwienie, że będzie starą panną. No, starą panną nie była, ale małżeństwo nie przetrwało jednak długo. Rozwiedli się już w 1930 roku, a w 1935 Irena poślubiła Juliusza Stawińskiego, jej drugiego, już ostatniego męża. Jeśli chodzi o Stefana Napierskiego i wracając do tych takich kategorii właśnie humorystycznych, to Tuwim razem ze Słonimskim nie tylko pisali różne
humorystyczne i parodystyczne, absurdalne teksty, ale też lubili się w taki sposób bawić ze swoimi znajomymi, ale też nieznanymi. Na przykład właśnie wspomnianemu wcześniej Stefanowi wkładali pod jego nieobecność, kiedy był w toalecie, czy kiedy był podpity, albo w ogóle rozproszony jakoś, wypichali mu kieszenie sztućcami z Ziemiańskiej i on później, wychodząc z kawiarni, nagle orientował się, że ma ręce pełne, pełne tego żelastwa i zaczął nawet podejrzewać, po pierwsze był strasznie skrępowany wobec obsługi, że nagle wyciągał z kieszeni skradzione sztućce, a potem się zaczął bać, że jest jakimś lunatykiem i bez świadomości, podświadomie różne rzeczy kradnie. Takimi byli jajcarzami. Inną rzecz, jaką zrobili na przykład, to lubili ludzi podpuszczać. Przychodzili na przykład do sklepu z śrubkami, z żelastwem i prosili o utwór, najnowszą książkę Józefa Konrada. Tylko podawali tytuł książki, nie tłumacząc, o co chodzi, i biedny sprzedawca myślał, że chodzi o jakiś rodzaj i charakterystyczne nazwy śrubek. I cały w zakłopotaniu zaczynał się plątać, czerwienić, rumienić, po czym okazywało się, że to był zwykły żart. No, mnóstwo robili takich rzeczy. A wracając do dzieci, to co napisał Tuwim. Najfantastyczniejszy kult bredni panuje wśród dzieci. Jak wiadomo, są to istoty, które w ogóle prawdy i faktycznego stanu rzeczy nie uznają. Przyjdzie taki pędrak do drugiego i już zaproponuje mu, żeby został koniem. Proszę. Ten już rży i parska, wierzga i bryka, a tamten jest furmanem. Dziecko, nawet współczesne, czyli anno, radio, kino, auto, kilo, foto i moto, co byśmy dzisiaj powiedzieli o współczesnym dziecku, nie obejdzie się bez bajki, złudy, wymysłu i czarodziejstwa. Biada niemądrym rodzicom, którzy swe dzieci wychować chcieli rzeczowo, logicznie, realnie, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, prostując ich fantastyczne o świecie i otaczających przedmiotach pojęcie. Pociecha wyrośnie na kretyna, na złego, tępego kretyna. Chłopiec, któremu by zaczęto tłumaczyć, że chociaż pędzi w szpagatowej uprzęży, to jednak nie jest koniem, choćby się dał przekonać, nigdy nie będzie już szczęśliwy. Nawet posady dobrej nie dostanie, a już na pewno ani prochu nie wymyśli, ani ziemi nie wstrzyma i nie ruszy słońca, ani pana Tadeusza nie napisze, ani wyżej wzmiankowanej wiedzy luminarzem nie będzie. Straszne to myśli. Dziecko z tak zwanym zdrowym rozsądkiem i trzeźwym na świat patrzeniem. Maleństwo się rodzi. Po pewnym czasie zaczyna mówić i od razu, bez przygotowania, mówi nieprawdę. To znaczy, że fantastyka jest zjawiskiem przyrodzonym. Potem dopiero głupiejemy my, smutni dorośli ludzie. Dzieje literatury dziecięcej na pewno by wykazały, że bajka, nieprawda, świat na opak, świat dziwów i dziwotworów, cudów i cudactw zawsze był sednem i podstawą duchowego pokarmu małolatków. Od asyryjskich, milusińskich poczynając, a na naszych kończąc. Dzieci bzdurzą i, że tak powiem, chcą być zbzdurzone. Potem im to przechodzi. Któremu nie przejdzie, zostaje poetą. I potem jeszcze taki manifest Tuwima, że wierzy w absurd. Posiąść wiedzę i mądrość człowiekowi na ziemi dostępne. Wiedzę i potęgę, sławę na świat cały i miłość całej ludzkości. Stać się wodzem swego narodu lub kochankiem upragnionej kobiety. Budzić podziw i zachwyt u współczesnych. Zaskarbić sobie wieczną pamięć u potomnych. Mieć wszystko, czego dusza zapragnie, słowem osiągnąć maksimum szczęścia w życiu doczesnym i mieć nawet pewność, przez łaskę niebios objawioną, że i po tamtej stronie żywota czeka radość wieczysta, wszystko marność. Marności, marność, jeśli się z jednej zrezygnuje nadziei, z tej mianowicie, że 2 razy 2 jest 5. Jak widzicie, zmieniło się, na cięciu po cięciu zmieniło się oświetlenie trochę, bo w innym dniu to nagrywam. Wtedy padła mi bateria, więc dokończę to, co Tuwim chciał powiedzieć w przedmowie o dzieciach. Napisał, no i dalej będziemy kończyć te wątki pióronsensowe,
w wydaniu duetu Słonimski-Tuwim lub tercetu Słonimski-Lechoń-Tuwim, jak to było w przypadku dodatków tak zwanych wydań prima aprilisowych Kuriera Polskiego, które ukazywały się przez bodaj 5 lat. Bo wszelkie nikczemne ziemskie dobrobyty, a nawet zaświatowych sfer sięgające błogostany, ucieleśniają nam lub dają znać o sobie w czterech ścianach tradycyjnej, z pokolenia na pokolenie przekazywanej logiki, że 2 razy 2 jest 4. Tertulianowe wierzę, bo to absurd, jest jednym z najpiękniejszych i najmądrzejszych zdań, jakie człowiek na ziemi powiedział. 2 razy 2 równa się 4. Co śmierć? Urząd, kolejka, ogonek, stempelek, zając. Z czym? Oczywiście z buraczkiem. Świństwo, gazeciarstwo i mieszczaństwo. Nadzieja zaś, że gdzieś bardzo daleko jest czy będzie taki ląd lub godzina na rogu świata i nieskończoności. Taka dziedzina, w której sama istota bytu wyzwala się z uświęconych form, to znaczy daje nowy rezultat. Ta nadzieja jest powietrzem poetów. Ona ich przy życiu trzyma. I na koniec fragment z Norwida. Zdawałoby się, że jak na wyżynach powietrze rzednie, tak się rozrzedzają i te rozsądki nasze w wyższych płynach. Tutaj mi się przypomniało, zrobię taką małą dygresję jeszcze, Na rogu świata i nieskończoności. To jest właśnie tytuł książki o Franciszku Fischerze. Pamiętacie w odcinku, tutaj go wskażę, już nie pamiętam jego numeru, była mowa o tym znanym, nieznanym bon vivancie, którego tamtejsze elity i śmietanki chciały mieć przy sobie, z którym chciały się przyjaźnić i pokazywać. Ten, który mówił, powiedział wiele, ale nie napisał, nie zostawił po sobie żadnej książki, to tytuł książki o nim został zaczerpnięty z wiersza Tuwima do Franciszka Fischera, ale ktoś mi zwrócił uwagę, że tytuł książki nie brzmi do Franciszka Fischera. Ja uznałam chyba za oczywiste, jaki to jest fragment, jaki to jest tytuł książki, a przecież oczywiste to nie jest, bo sama tej książki nawet, przyznam szczerze, nie czytałam. Natomiast wiem, że jej tytuł zaczerpnięty z tego wiersza brzmi Na rogu świata i nieskończoności. Uważam, że jest przepiękny. Dobrze, to dosyć tego. Przejdźmy do tego, co nas interesuje, czyli teraz troszkę się zagłębmy wpadnijmy w tę otchłań absurdu razem. W tym kotle się trochę pogotujmy. Ja dzisiaj się gotuję całkiem na serio, bo jest naprawdę upalny dzień. I z Kuriera Polskiego, właśnie z tego wydania prima aprilisowego, dodatek zbyt nadzwyczajny i kilka ogłoszeń. Na przykład, nareszcie będziemy mieli śledzie. Tegoroczny połów śledzi zapowiada się niezwykle pomyślnie, zwłaszcza śledzie wędzone i sardynki, które płyną gromadnie w olbrzymich ilościach. Jeden niewielki statek rybacki wyławia dziennie do 144 dobrze zalutowanych puszek. Kolejne ogłoszenie brzmi ostrożnie z ogniem. Kraków, Tokio. Od ognia, zaproszonego przez jednego z niższych funkcjonariuszy, wybuchnął tu wulkan Fujiyama. Straty materialne znaczne, chociaż jest nadzieja, że resztki lawy uda się jeszcze uratować. Teraz będzie poradnik kulinarny, więc notesy do rąk, długopisy w dłonie i zapisujemy. Esklop z cielęciny. Uwaga! Wziąć 2 funty cielęciny, wstrząsnąć, obrać, zaprawić i zrobić esklop. Dla smaku można dodać szczyptę soli. Jak ugasić pragnienie? Zbliża się lato, a wraz z nim nieznośne upały. Nasze gosposie ucieszą się na pewno z podanego poniżej sposobu ugaszenia pragnienia. Nalewamy do zwyczajnej szklanki trochę wody, mniej więcej 3/4, i wprowadzamy do jamy ustnej. Potem
krótkimi łykami. Wprowadzamy wodę do przewodu pokarmowego, a następnie dalej. Przed użyciem wstrząsnąć. Albo co podać do stołu, gdy przyjdą goście, a w domu nikogo nie ma. W domu ktoś jest, ale nic w domu nie ma. Można na przykład podać świeżo upieczoną indyczkę, pokrajać w plasterki, wyłożyć na półmisek, ubrać kaparami i sałatą z pomidorów. Funt łososia, 3 pudełka sardynek, szczupaka na zimno, pasztet ze zwierzyny i kilka śledzi marynowanych. Zimne mięsa rozłożyć na półmiskach i rozstawić na stole. Kilka butelek wódki i wina, trochę owoców, czarna kawa i likiery i ta zaimprowizowana na prędce kolacyjka zadowoli najwybredniejsze gusta. Takie proste, szybkie i przyjemne. W poradniku gospodarskim pojawił się takie ogłoszenie dotyczące obrazów. Obrazów? Czyżby jest napisane obrazy? Z powodu wyjazdu darowuję znajomym moim wszystkie krzywdy i urazy, jakich w życiu doznałem. Kopytowski, Świętokrzyska. Mamy też i ogłoszenia drobne. Na przykład chrześcijanin sprzeda spodnie, Krucza 38. Chętnie zamienię się w dużego, kudłatego psa. Może być Cwajnos, Leszno 1. Jąkam się codziennie od 8 do 12 i od 4 do 6 w piątki i we wtorki dla pań. Wilcza 11. Mam zapalenie kanału moczowego. Pańska 62, inżynier Edward Kaningstein. Potrzebuję wyjść. Potrzebna Karolina. Może być Józefa. Od zaraz smocza numer 6. Zmieniam skarpetki raz na tydzień. Witold Sandorski, Krucza 13. A w tym kalendarzyku rolniczym Pracowita Pszczółka był to kalendarz podzielony na miesiące i tam w każdym miesiącu były wskazówki dla rolników, wydarzenia historyczne, menu na dany miesiąc oraz ważniejsze imiona słowiańskie i żydowskie. Całe menu obracało się wokół potraw z grzybów i w marcowym wydaniu, na miesiąc marzec był szczególnie dla mnie interesujący dział wspominki historyczne. Był jeden dla mnie przegenialny z 1492 roku. Kolumb odkrywa Amerykę. Mieszkańcy tubylcy wołają na jego zjawienie się: jesteśmy odkryci! I cofają się w góry Meksyku. Taki to. A może chcecie wiedzieć, jakie są ważniejsze imiona na marzec? Przesław, Sulimir, Przesolony, Dobiesław, Wieneczysław, Kupa, Uradowańczyk. Były też pierwsze objawy rozwoju u dziecka. Czyli takie bardzo użyteczne informacje także z różnych działów. Był dział astronomiczny, był dział geograficzny, był dział polityczny, matematyczny, a także fizjologiczny. I w fizjologicznym właśnie ukazał się ten kalendarz objawów rozwoju u dziecka. I tak, dziecko uczy się płakać w 3-4 tygodnie, śmiać tak samo, wymawiać spółgłoski 5 do 7, podnosić główkę 2 miesiące, chwytać przedmioty 3-4 miesiące, poznawać ludzi 4-5 miesięcy, chwytać ludzi 6 miesięcy, wstrzymywać mocz 12 miesięcy, pożyczać pieniądze 42 miesiące, grać w bilard 95 miesięcy. W kolejnym dodatku nadzwyczajnym, czyli prima aprilisowym Kuriera Polskiego, tym razem z 1922 roku,
ukazał się w dziale reklamy, ukazało się kilka takich bardzo śmiesznych dla mnie ogłoszeń. Umawiam się i nie przychodzę. Zaklinam się na wszystkie świętości. Obiecuję złote góry z obojętną miną. Opowiadam wszystko, co trzeba. Telefon w administracji. Mówię a. Pokazuję język i oddycham równomiernie. Ważne dla lekarzy. Browarna 6, mieszkania 9. I na koniec coś zastawiłam ulubieńca, także z Kuriera Polskiego. Był taki poradnik wychowawczy, czyli jak odpowiadać dzieciom na trudne, być może nawet krępujące pytania. Sami pewnie nie wiecie, ja nie wiem. To się wspólnie przekonajmy. I tak, z poradnika, jak odpowiadać dzieciom na drażliwe pytania. Na przykład pytanie. Mamusiu, z czego się robią dzieci? Na to pytanie proponuję dwa rodzaje odpowiedzi. Jeśli dziecko jest jeszcze za małe, aby mogło zrozumieć prawdę, należy odpowiedzieć: dzieci powstają z nadmagnezjanu, chlorku, potasu. Jest to odpowiedź bardzo zręczna, gdyż dziecko przeważnie nie może spamiętać tak długiej nazwy i gdy powtórzy to w szkole lub w kawiarni starszemu koledze, nigdy się nie wyda, żeśmy dali fałszywą informację. No i w ten sposób autorytet rodziców zostaje zachowany. Gdy dziecko zapamięta i po paru latach, wiedząc już o co chodzi, przypomni z wyrzutem, że się je oszukało, można pętakowi wmówić, że przekręciło słowo potas. Inna odpowiedź powinna być stosowana wobec dzieci już większych. Jeśli chodzi o chłopców i dziewczęta w wieku dojrzewania, należy odpowiedzieć: dzieci powstają z zaniedbania i lekkomyślnego zapuszczania ciąży. Kolejne pytanie. Tatusiu, dlaczego tatuś jest taki czerwony, gdy ściska służącą? Jest to bardzo typowe pytanie, na które należy odpowiedzieć, przerzucając zręcznie sprawę na tło społeczne. Mówimy więc poważnie. Tak, moje dziecko. Służąca należy do proletariatu, a ludzie, którzy zbliżają się do proletariatu, są czerwoni. Gdy dziecko zacznie się mądrzyć, że to nie to samo, możemy dodać paszą won szczeniaku. Mamusiu, czego chciała ode mnie ta pani, co zawsze stoi u nas na rogu ulicy? Na to odpowiemy. A won ty, bydlaku! Stare chłopisko, kobity go na ulicy zaczepiają, a on się pyta mamusi. W razie pytań bardziej skomplikowanych, na które nie mamy gotowej odpowiedzi, należy uciekać się do dywersji taktycznej. Na przykład dziecko pyta się, czy chlorek potasu jest związkiem węgla. Wtedy odpowiadamy: nie garb się. Albo: nie nudź, widzisz, że mamusie głowa boli. Albo też najprostsze: paszą won pętaku. Zwykle dziecko odpowiada na to: ty sama paszą. A to już jest oczywiście wystarczającym pretekstem do sprania szczeniaka. Potem następują płacze, przeprosiny i sprawa potasu rozpływa się we łzach pojednania. Bardzo częsty u dzieci jest objaw pytań seryjnych. Na przykład dziecko pyta się, co jest na szybie. Odpowiadamy: mróz. A dlaczego mróz? Odpowiadamy: bo zima. A dlaczego zima? A co idzie po zimie? Przy zimie stosujemy pierwszy cios w szczękę. Zdarzają się oczywiście cierpliwsi rodzice, którzy biją w mordę dopiero przy jesieni lub nawet po 11, a nawet 12 pytaniu. Pewna matka z Ohio uderzyła dziecko dopiero po 35 pytaniu, które brzmiało: dlaczego mamusia gryzie syfon? Był to, o ile wiadomo, rekord świata. Normalni rodzice walą w pysk przy 3 lub 4 pytaniu. Oczywistym błędem jest bicie już przy 2 pytaniu. Znałam ojca, którego synek pytał: jak się nazywa ta ulica? Ojciec odpowiedział: Chmielna. Dziecko spytało: a jak na imię? Ojciec zaczerwienił się, no i naturalnie bęc szczeniaka w mordę. Otóż bicie przy 2 lub 3 pytaniu uważamy za szkodliwe. Po pierwsze, oducza dziecko w ogóle od zadawania pytań. Po drugie, odbiera uderzeniom właściwe napięcie. Słynny uczony norweski Hugo von Gulgenstreina
radzi stosować w pedagogice system riposty, to znaczy odpowiadania na pytanie pytaniem. Gdy dziecko pyta: mamusiu, dlaczego pan Gilepur zdejmuje spodnie w salonie? Należy szybko odpowiedzieć: a ile jest 35 razy 8? Albo: w którym roku była bitwa pod Zamą? Gdy dziecko odpowie: nie wiem, mówi się: no to won, ty szczeniaku, do książki, ty cholero, uczyć się, a nie gadać o cudzych, parszywych portkach. Metoda ta daje bardzo dobre rezultaty i jest stanowczo lepsza od systemu doktora Margulsteina, który zaleca dawanie dziecku zamiast odpowiedzi dodatków właściwie pieniężnych. Gdy dziecko pyta, czy pociąg przynosi dzieci zaraz, czy w 9 miesięcy potem, odpowiadamy: masz tu, kochasiu, 20 groszy i jesteśmy kwita. Przy bardziej kłopotliwych pytaniach suma może dojść do setek, a nawet tysięcy. Doktor Margulstein opowiada o pewnym dziecku w Zurichu, które pytało ojca o pewną urzędniczkę z jego biura i dostawało jednorazowo po 10 tysięcy franków, i to szwajcarskich. Dzieci, jak już to powiedzieliśmy, są wścibskie i interesują się tematami seksuologicznymi. A przecież często się mówi, że nasi milusińscy lubią tylko zabaweczki i laleczki. Ten symplicystyczny pogląd na nasze dzieci stanowczo należy odbrązować. Odbrązować. Oczywiście, wszystkie wyżej podane sposoby są to tylko surygaty. Pozostaje droga otwartej prawdy i uświadamiania naukowego. Zawsze najprostsze i najzdrowsze będzie zapoznanie dziecka z nagim faktem. W tym celu polecamy gorąco znakomitą książkę doktora Grutzhändlera pod tytułem Noga i jej okolice, ze składaną mapą i portretem autora. No, wspaniałe. Oczywiście należą się tutaj wyjaśnienia, ale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest to humor, parodia, satyra, która rządzi się swoimi prawami. To znaczy, nie bierzemy tego w żaden sposób dosłownie. Sami autorzy siebie nie brali dosłownie, a co dopiero treści, które wychodziły spod ich pióra. Także argument o biciu dzieci absolutnie nie należy uznawać jako jakaś zachęta. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, pewne wyśmianie podejścia rodziców, którzy nie wykazują zbytniej cierpliwości do swoich dzieci, albo uciekają się do metod fizycznych, przemocy fizycznej, które nadają się do wyśmiania, a właściwie potępienia. W dzisiejszych czasach pewnie już z takich rzeczy byśmy się nie śmiali, ale mając świadomość, że to wszystko jest podszyte tym humorem, satyrą i że to nie jest prawda, i to jest ten tak zwany stand-up dzisiejszy, no to myślę, że możemy pozwolić sobie tutaj na lekki uśmiech, wiedząc, że ci autorzy w żaden sposób z przemocą fizyczną, zwłaszcza wobec dzieci, nie mieli nic wspólnego. To tak gwoli wyjaśnienia, ale mam wrażenie, że wszyscy tutaj, jak jesteśmy, zdajemy sobie z tego sprawę. No dobrze, trochę tego było, ale uważam, że fantastyczna lektura. Można sobie poprawić szybko i skutecznie humor. No a co ja Wam jeszcze dzisiaj mogę zaoferować Tuwimowego? Nie zdążymy już omówić wiersza, tomika wierszy Siódma jesień. Myślę, że tym zaczniemy kolejny odcinek, tak jak poprzedni był od poezji, właściwie od poezji się zaczął i na poezji się skończył. Jak pięknie. Ale teraz jeszcze coś trochę Tuwimowego będzie, bo powiem Wam o moim najnowszym odkryciu. Odkryłam takie źródło wiedzy, bezcenne źródło wiedzy, jak Małopolską Bibliotekę Cyfrową. I w tejże bibliotece znajdują się oczywiście skany egzemplarzy różnych pism przedwojennych również. No i tam znalazłam pierwsze numery, właściwie wszystkie chyba, które się ukazały, Skamandra. Skamander zaczął się ukazywać w 1920 roku, to wiemy, w styczniu, ale nie omówiliśmy sobie dokładnie, co tam było i może nie ma sensu omawiać wszystkiego, no bo z punktu widzenia naszego tematu interesuje nas głównie Tuwim, nie tylko, ale głównie, ale znalazłam taką perełkę Tuwimową właśnie w pierwszym numerze Skamandra. Jeszcze zanim ona, to pokażę Wam może tak w ramach oderwania się od czytania, coś nie tylko dla uszu, ale i dla oczu. Czyli parę
okładek ze Skamandra autorstwa na przykład Tadeusza Gronowskiego, Zbigniewa Pronaszki czy samego Antoniego Słonimskiego. Piękne to są okładki, naprawdę misterna robota. No a w pierwszym numerze, pierwszym zeszycie właściwie, pojawił się pod pseudonimem, ale pseudonim łatwy do rozszyfrowania, bo Wim, J.Wim, to oczywiście tu Wim. Pewien tekst o tytule Noce grudniowe. Jest przepiękny. Ja powiem Wam, że przeglądałam, bo utonęłam w tych egzemplarzach, zaczęłam je sobie przeglądać. Może będę przeplatać nasze odcinki raz za razem jakimś fragmentem, występem, ustępkiem z tych różnych pism, które uda mi się znaleźć. Mam to w wersji elektronicznej, więc będę czytać z urządzenia, z czytnika cyfrowego Noce grudniowe. 1 grudnia. Nocą tylko mogę myśleć twórczo, głęboko, na wiecznie. Myśleć całymi przepaściami niebios. Bo tylko nocą znika to, co dzieli. Wszystko jest w ten czas we wszystkim. W ten czas. Ach, nie potrzebuję powiek przymykać na to, co widzę, aby widzieć to, co chcę. Tylko nocą bije w mej piersi serce 100 milionów lat, które w znoju mgławic i w ogniach wulkanicznych i w pochodzie planet i w drganiu lądów i mórz pracowały na mnie. Ślepy okruch Bożego szaleństwa. Tylko nocą świat cały zawica na osi o dwóch biegunach. Ja i ty, ty i ja. Więc pozdrowiona bądź nocy, posłannico gwiazd, która łączysz rozłączone, splatasz odległe, stawiasz przed oczy niewidzialne. Bądź pozdrowiona ty, która gasisz jedno słońce na niebie i 100 słońc zapalasz w mojej krwi. Piątego grudnia. Mężczyzna rodzi się 2 razy. Raz z łona matki, która wydała go na świat, a drugi raz ze spojrzenia kobiety, którą pokochał. 7 grudnia. Mędrzec potrafi próżnować. Głupiec umie tylko nudzić się. 10 grudnia. To będzie nawiązywać do naszego trochę tematu o dzieciach. Czy byłem kiedy dzieckiem? Nie wiem. Lecz odgaduję, że musiałem nim być, bo pamiętam w chwilę, w której być niem przestałem. Miałem w ten czas lat 5 lub 6 i żegnałem ze łzami ojca, który odjeżdżał w daleką drogę. W daleką, niewiadomą drogę, o której niepozbyta myśl mi szeptała, że z niej nigdy nie wróci. Skąd wyczytałem tę smutną pewność? Tłumionych rozmów, które dygotały i rwały się dookoła mnie jak pojęki szarpanej cięciwy? Czy z westchnień wiatru, który tłukł się, niby ptak o zranionym skrzydle po wierzchołkach wiązów i topoli, nie mogąc zlecieć wyżej i spocząć na białym obłoku? Zajechał powóz przed ganek wiejskiego domu. Matka rozdarta między 2 uczucia, nie wiedziała, czy żegnać męża, czy tulić mnie, dziecko, porwane płaczem, i nieprzytomne od łez. Upadłem twarzą na kamienny próg i uczułem, że dalej nie będę mógł żyć. I wtem minęło zapewne kilka chwil, bo koła pojazdu dudniły już głucho na pobliskim moście. Schyliła się nade mną matka. Troskliwie, cichutko objęła szlochającą pierś, dłonią podźwignęła czoło i wtem poprzez żywą, słoną gorycz rozpalonych łez uczułem w ustach coś jakby słodycz, obcą i martwą, jakiś smak natrętny i słodki, coś, co spadło na serce jak na otwartą ranę. Smak pocałunku czy cukierka? Wydarłem się z objęć matki, czując, że uschnął mi w oczach, jakby spalone od nagłego wstydu. Przestałem płakać.
suchymi, samotnymi oczami pobiegłem za śladem oddalających się i cichnących już kół. Byłem sam jeden na świecie. 12 grudnia, gdy między mężczyzną a kobietą słowo już nie wystarcza, a jednocześnie staje się ono zbyteczne. Grudnia. Nieraz dzieje życia człowieka są dziejami jego śmierci. 14 grudnia, mój faworyt. Oczy twoje, uśmiech słońca, roztopiony w morzu tajemnicy. 17 grudnia. O, któż zliczy wszystkie kolce okrucieństwa w wieńcu szczęśliwej miłości. 18 grudnia. Nieraz późnym wieczorem idę poza krańce miasta, aby odetchnąć pustkowiem, ciszą i gwiazdami. O, jakże słodka i moja własna jest ta chwila, gdy zamrze ostatnia latarnia, gdy ostatnia kostka bruku wykruszy się spod stóp i świeży wiatr powieje mroźną falą z okręgu wolnej przestrzeni. Roztapiam się i ginę w gęstwinie nocy, jak w niebotycznym, ciemnym lesie. Witajcie mi, majaki drzew przydrożnych. Jestem z wami. Witajcie mi, czarne, bezlistne topole. Jestem z wami. Witajcie mi, głuche, śniegiem przytęte u góry. Jestem waszym oczekiwaniem, waszym snem pod białymi śniegami. Wśród ciszy rozległej jak całe niebiosa liczę sekundy bijące w moim sercu i słucham. Daję oddech i nadsłuchuję, drżąc wewnętrznie, prawie wyglądam czegoś pochłonięty niepokojem i tęsknotą. Nasiąkam ciemną dalekością pól i gdy wracając niby to przypadkiem, przechodzę pod twoimi oknami i przystaję na chwilę, aby spojrzeć w ich światło, wiem, że to nie ja, ale sama tęskniąca, czarna, grudniowa noc wyrwała się z dalekich obszarów i stanęła pod twoimi okiennicami i patrzy poprzez lśniące szyby. Patrzy poprzez lśniące szyby, jak skroś przezroczyste i skamieniałe łzy swojej tęsknoty. 23 grudnia znowu piękność nad pięknościami. W głębokim śnie, wśród ciszy, wydało mi się, że ktoś woła mnie po imieniu i że ktoś wycichutko wymawia moje imię. Ocknąłem się i zapaliłem światło. Ach, to biały płatek z pęku chryzantemów wiszących nad mą głową upadł mi we śnie na czoło. Lecz skąd białe chryzantemy znają moje imię? 24 grudnia będzie religijnie. W dni takich uroczystych świąt jak dzisiejsze czuję się do głębi duszy chrześcijaninem. Zdaje mi się, że należę do pierwotnej, tajnej gminy Chrystusowej i patrzę, jak dookoła poza mną triumfuje i dzieli się opłatkiem syte, ślepe, na śmierć skazane, jawne pogaństwo. 25 grudnia. Czy znacie to pragnienie? Zaryć się w najgłuchszy kąt samotności i odepchnąć cały świat od siebie. Odepchnąć cały świat od siebie i skroń złożyć na bezgłowiu jednego wspomnienia. Złożyć skroń na bezgłowiu jednego wspomnienia i mieć cały świat przy sobie. 28 grudnia. Bywają udręki tak słodkie, iż sama myśl, że źródło ich mogłoby wyschnąć, napawa nas mrozem i lękiem. 29 grudnia. Wtem oczy nasze się spotkały i podszedłem do ciebie. I gdybym stanął przed tobą i spojrzał,
Wydało mi się, że czarne i białe smugi Twojej sukni wionęły na mojej źrenicy, że padły na me oczy, że nie widzę Twojej sukni, ale ją czuję, tak jak czuję powiekę własnych oczu, jak czułbym powiekę przymkniętą nad pożarem stepu. 30 grudnia. O, jakże życie mści się na tych, którzy zwątpili, choć na chwilę, o jego bezgranicznym szaleństwie i nieśmiertelnym pięknie. I tym pięknym zdaniem z Tuwima kończę ten odcinek. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za wszystkie, absolutnie każde pojedyncze komentarze, kciuki w górę, czy inaczej lajki, subskrypcje, Wasze obejrzenia, to, że tu jesteście, że to dotrwaliście, bardzo Wam gratuluję, bo to nie było łatwe, a może chociaż troszkę przyjemne. Mam taką wielką nadzieję, że spotkamy się w tym samym, co najmniej w tym samym gronie w kolejnym odcinku. A tymczasem do miłego zobaczenia. Cześć!